Przeglądając internet jesteście w stanie natrafić na wiele różnych bardzo dziwnych bądź niepokojących rzeczy, aczkolwiek Alan Tutorial jest szczególne, ponieważ jest to kanał na YouTube, gdzie pojawiły się takie filmy jak ten, albo jak ten, gdzie masz zagadkowego człowieka, który nagle obudził się w lesie, jest nagi, cały uwalony we krwi, błąka się po lesie i w sumie nie wiadomo, co się z nim dzieje, ani co się z nim stało. Filmy z Alan Tutorial wielokrotnie stawały się viralami w internecie i tak też stało się ostatnio, kiedy to jeden z jego materiałów bardzo zviralował się na TikToku, a wy bardzo często oznaczaliście mnie pod właśnie tym filmem, bądź wręcz wysyłaliście mi bardzo często wiadomości, abym przyjrzał się temu, czym jest Alan Tutorial i wam to wszystko wyjaśnił. Tak więc przed wami mój przeogromny materiał, gdzie przeanalizowałem i chyba wyjaśniłem Alan Tutorial i to, co jest tam przedstawione. Oczywiście nie zrobiłem tego sam, aczkolwiek o ile się nie mylę, to jest pierwsze tego typu wyjaśnienie Alan Tutorial w polskim internecie. Tak więc lepiej rozsiądźcie się wygodnie, ponieważ to będzie grube i to naprawdę bardzo. A także hej wszystkim, Mondar z tej strony, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym filmie, na który bardzo długo czekaliście. Przed wami pełne wyjaśnienie całej fabuły Alan Tutorial, czyli tego słynnego RG z internetu, na temat którego pisaliście do mnie setki razy na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy. Tak jest, dzisiaj się tym zajmujemy i wyjaśniamy całość. I żeby nie trzymać was już dłużej w niepewności, po prostu może lepiej zacznijmy tę naprawdę chorą historię, która wydarzyła się w internecie około 10 lat temu. Zatem zacznijmy od totalnych szczegółów, takich bardzo małych, drobnych rzeczy. Alan Tutorial to kanał na YouTube, który został założony jeszcze w tej starej erze YouTube'a i pojawiały się tam właśnie tutoriale kręcone przez mężczyznę imieniem Alan. Alan kręcił tutoriale na wiele bardzo różnych, odbiegających od siebie i naprawdę dziwnych tematów. Jednocześnie nie zamykał się w żadnej niszy tematycznej, po prostu wrzucał filmy dosyć randomowo. Co więcej, na filmach zachowywał się w bardzo dziwny, niecodzienny, trochę dziecinny sposób, a jego zachowanie wynikało z jego niepełnosprawności psychicznej. Sure, guess what time it is, YouTube? It's tutorial time. Zatem wszystko zaczyna się ponad 12 lat temu, 23 czerwca 2011 roku, na kanale na YouTube Alan Tutorial, kiedy opublikowany zostaje tam pierwszy film, którego nazwa to Jak nalać na kartkę papieru. Brzmi osobliwie, co? Sam filmik trwa trochę ponad jedną minutę i pokrótce widzimy tutaj, jak Alan wylewa wodę na kartkę papieru. The things you're gonna need are, you're gonna need a pad of paper, white paper, you need a fork, but or you could use scissors, and I like to use scissors. Hold on. Jest to całkiem dziwne. Był to pierwszy film na jego kanale, pierwszy z 63. Kolejne, które się tutaj pojawiały, także przedstawiały, jak zrobić jakąś dziwną rzecz. Generalnie z początku ten kanał praktycznie niczym nie wyróżniał się od takich do bólu typowych amatorskich kanałów na YouTube właśnie sprzed 12 lat. I najpewniej kanał właśnie pozostałby właśnie tego typu miejscem w internecie, które nigdy nie zyskałoby większej popularności, gdyby nie fakt, że jeden z tutoriali Alana został podany dalej. Dokładnie był to film o nazwie Jak zgnieść puszkę od doktora Peppera za pomocą listwy z drewna. I tak dokładnie to Alan robi w tym filmie. You gotta vent a hole in the can so when it gets crushed. There we go. So once you have your... Owszem, udało mu się i owszem, jest to bardzo dziwne i specyficzne i z pewnością musiało zabrać czyjąś uwagę. I tak jak wspomniałem, tak się stało, ponieważ materiał został następnie udostępniony na stronie cracked.com, która to w tamtym czasie była takim typowym miejscem w internecie, gdzie wstawiałeś jakieś memiki, gify czy śmieszne rzeczy. A jako już w tamtym czasie była całkiem popularna, to Alan również takową popularność tam zyskał, stając się plus minus hitem internetu. Całkiem spora część filmów Alana, m.in. te, które publikowane były w okresie 2011-2012, to są właśnie materiały, które ten kręcił ze swojego domu bądź ze swojego pokoju. Był to właśnie tutoriale, na przestrzeni których Alan robił różne dziwne, głupie, nieodpowiedzialne rzeczy, jednocześnie używał bardzo nieodpowiednich dla niego z wiadomych względów narzędzi.
Zatem do czynienia mam tutaj z niepełnosprawnym umysłowo mężczyzną, który zaczął nagrywać tutoriale do internetu. Jest zasadniczo rzecz, którą ten najpewniej robi najlepiej i właśnie dzięki temu jest w stanie uciec od bardzo uciążliwej codzienności. Stąd też to właśnie ten materiał zyskał większą popularność, a przez pewien czas cała reszta nie. Alan robił dziwne, z pozoru głupie rzeczy, wypowiadał się w bardzo niezrozumiały, nieskładny sposób i zachowywał się na tych filmach bardzo nielogicznie. I właśnie pierwsza era historii kanału Alan Tutorial przedstawiała się właśnie w taki sposób. Aczkolwiek im ludzie dłużej oglądali te filmy, tym bardziej zdawali sobie sprawę, że coś tutaj jest bardziej na rzeczy. I don't wanna waste it. And that's it. And you can close the cup. I'll teach you how to draw a picture of manga head. You need. Don't forget. Thanks for watching. You gotta like and subscribe. You need to have a pencil for drawing. Że to wszystko nie jest takie proste, jak może się wydawać na samym początku. Że być może zachowanie Alana na filmach wcale nie wynika z jego niepełnosprawności. Jest powodowane przez coś innego. Tylko co? Pierwsze przesłanki ku temu pojawiają się względnie szybko w filmie Alana pod tytułem Jak zrobić podwójną lufę włoskiego samolotu myśliwskiego z II wojny światowej origami. Był to jeden ze zdziebko późniejszych filmów Alana, ponieważ ten pochodzi z maja 2012 roku. Tutaj Alan jest czymś wyraźnie zdenerwowany, a jego niepokój wzmaga się w momencie, kiedy nagle ktoś usilnie zaczyna dobijać się do jego pokoju, pukając albo wręcz waląc w drzwi do środka. It's easy to do, you just gotta make a rule. Who? Yeah? Doing tutorial. I'll be done in a minute. Yeah? Okay, you make a rule. Stop! Trying to do tutorial, double barrel fighter plane, I can't talk right now. Stop! Alan mówi mu, że za chwilę skończy, że robi tutorial, żeby ten ktoś przestał, ale osoba po drugiej stronie nie zamierza przestać. Alan wyraźnie boi się tego kogoś i wskutek tego, że ta osoba właśnie się do niego dobija, ten nie dokończył tutoriala i nie wiemy, jak wyciąć samolot z kartki, znaczy lufę samolotu. Try to rip the paper, you hold it down. Stop! Tylko, że to też nie jest takie proste, ponieważ jeżeli jeszcze tego nie zauważyliście, to Alan sam puka w stół, nikt nie dobija się do jego pokoju. On sam wali w stół i sam odpowiada samemu sobie. Zwróćcie uwagę na to, że Alan puka za każdym razem, kiedy jego ręki nie ma w kadrze. Aczkolwiek czasami, że tak powiem, nie do końca mu to wychodzi. Aczkolwiek, dlaczego to robi i z czego się to wzięło? No cóż, poszukajmy trochę głębiej. Na pewno możemy stwierdzić, że Alan jest niepełnosprawny. Niepełnosprawny umysłowo. Stąd bierze się właśnie to jego dziwne zachowanie na filmach i może nawet przejdźmy trochę dalej, być może nie zdaje sobie sprawy, że ludzie w tamtym momencie dość mocno śmiali się z niego w internecie. Aczkolwiek spójrzmy na pozostałe filmy. Alan bawi się nożami, aby ciąć proszek w pudełku. Alan bawi się wiertarką, żeby przewiercać puszkę po coli. Alan bawi się wieloma niebezpiecznymi narzędziami, którymi może zrobić sobie krzywdę i faktycznie bardzo nieodpowiedzialnie z nich korzysta. Co wszystko widzimy również tutaj, Alan jest bardzo bliski zrobienia sobie krzywdę. A on tylko chciał pokroić awokado i nie znalazł na to żadnego lepszego sposobu. I w tym momencie, patrząc na te wszystkie rzeczy, pojawia się pytanie, które już kiedyś zadał sobie ktoś inny. Kto zostawiłby niepełnosprawną umysłową osobę z tak niebezpiecznymi narzędziami? Tutaj może pojawić się odpowiedź, że przecież Alan mógł żyć sam, ale w jaki sposób poradziłby sobie wówczas z innymi czynnościami? Przecież skoro on na filmach próbuje otworzyć awokado za pomocą piły tarczowej, to jak na przykład mógłby sobie przygotować inny posiłek w inny sposób? Taka teoria nie do końca klei się z tym, co widzimy na kanale. Ponieważ w pewnym filmie widzimy dosłowne jej obalenie. Alan mieszka z kimś i już za chwilę tego kogoś zobaczycie. W tym tutorialu Alan pokazuje, jak uciec z ciemnego pokoju i odnaleźć światło. I w ten sposób pokazuje, że należy najpierw wspiąć się na dach, a później iść, póki nie będzie mógł iść dalej. A dalej nie może iść w momencie, kiedy zauważa pewną kobietę wchodzącą do domu. Uh-oh. Okay. Thank you. Don't forget to subscribe to it. Ow.
Alan trochę się przestraszył i chowa się do środka, tak jakby wiedział, że ta kobieta nie może go zobaczyć. Być może to jest właśnie osoba, która opiekuje się Alanem, a on naprawdę nie chce, żeby ta widziała go robiącego niebezpieczne rzeczy. Poza tym ona przychodzi tutaj z jakąś walizką, jakby przybyła tutaj po dłuższej nieobecności. Ponadto, a propos reszty ludzi bliskich Alanowi, mieszka on również z bratem, o czym wspomina na jednym z tutoriali, gdzie chce zrobić na nim pranka, zalewając jego płytę główną klejem z pistoletu. You cover, oops. Make sure that you can cover up the holes with the glue, but you don't want to show them how you did it. So you gotta don't make a mess. Put one dot of glue, quarter size dot, right on the circle quarter size spot. Once the quarter size spot's ready for 2 terabyte, you take a quarter. A jeżeli pójdziemy jeszcze dalej, to możemy nawet dowiedzieć się, kim była kobieta wchodząca do środka. Chociaż początkowo wydawało mi się to być trochę naciągane, to jednak z czasem stwierdzam, że to jest faktycznie dobry argument w tej sprawie. Otóż na jednym z odcinków, gdzie Alan ponownie pokazuje, jak zrobić coś, w tle słyszymy najpewniej fragment rozmowy, dosłownie jedno zdanie wypowiedziane kobiecym głosem, czyli najpewniej tej dziewczyny, która wówczas wchodziła do domu w jednym z poprzednich filmów, gdzie to ta zadaje pytanie, kiedy dostaliście pokój razem, we dwóch. I generalnie, kiedy cofniemy się do tych teorii związanych z Alan Tutorial sprzed jakichś 8 lat, to wyjdzie na to, że brat Alana oraz ta dziewczyna są parą i mieszkają razem z niepełnosprawnym bratem brata. Najprościej mówiąc od tyłu, Alan jest niepełnosprawnym umysłowo mężczyzną mieszkającym ze swoim bratem oraz jego dziewczyną, którzy się nim opiekują. I nie, głos, który słyszeliśmy wcześniej, to nie było ani radio, ani telewizja, bo to było dość krótkie. Jednakże może wejdźmy trochę głębiej w głowę Alana. W jednym z kolejnych filmów, gdzie próbuje rozpalić ognisko w pokoju, stwierdza, że jest jeszcze dzieckiem, co oczywiście nie jest prawdą, aczkolwiek patrząc na jego problemy psychiczne, może się tak postrzegać. Idąc dalej, w jednym z kolejnych filmów Alan opisuje swojego tatę. Mówi o jego zegarku z czasów wojska, a nawet chowa się za pudłem z napisem tata. Wobec czego podsumowując, tata Alana był kiedyś w wojsku, aczkolwiek jako iż jego rzeczy z wojska są już w domu, w którym przebywa Alan, najpewniej w tym wojsku go nie ma. Ale nie wiadomo, co się w ogóle stało z jego tatą, ponieważ ani razu wcześniej nie został on wspomniany, a także nigdy go tu nie widzieliśmy. Co więcej, sam fakt, że brat Alana musi się nim zajmować, trochę daje do myślenia, jakoby z rodzicami Alana mogło stać się coś gorszego, smutnego. Przez co obowiązek opieki nad bratem musiał spaść na niego. A skoro już o jego bracie mowa, to na przestrzeni filmów, które wstawia Alan, widzimy różne wiertarki, dykty, deski, więcej desek, ogólnie drewno, kilofy, czy dużo sprzętu typowo budowlanego. Stąd brat Alana najpewniej właśnie tym się zajmuje, jakimiś rzeczami typowo budowlanymi. Co więcej, Alan jeden z tutoriali nagrał w pewnym budynku na dworze, który jest świeżo zapostawiony, właśnie jest on stworzony z desek. Najpewniej brat Alana coś tam buduje, być może jakiś nowy dom dla nich czy coś. Aczkolwiek w tym miejscu pojawia się pytanie, właściwie dlaczego Alan nie jest jakoś zabezpieczony przed tymi wszystkimi rzeczami? Przecież jako, że jest niepełnosprawny umysłowo, to może zrobić sobie krzywdę. Zwyczajnie jego kontakt z takimi narzędziami może być dla niego niebezpieczny i tutaj pojawia się pytanie, dlaczego jego brat jest aż tak nieostrożny, dlaczego aż tak nie uważa na Alana, oraz gdzie są jego rodzice, tata i mama. Hey guys, thanks for coming to my Bluetooth page. Today I'm gonna do a new tutorial how to pick up a chair if it falls down. So if you have a blue chair that fell down, and if you have a blue chair that fell down and you want to pick it up, filmik, który przed chwilą widzieliście z podnoszeniem krzesła, dość mocno wpłynął na pewnych ludzi, przez co powstawać zaczęły pewne teorie. Co więcej, to jest właśnie ten moment, kiedy wszystko nabiera trochę innego charakteru. Wcześniej obserwowaliśmy dosyć przyziemne problemy, które do tamtego momentu przynajmniej dotykały jakichś bardzo emocjonalnych tematów. Tak, tutaj już uderzamy w trochę inne tematy. If you have a blue chair that fell down, first thing you gotta do is you get down to the level of the chair and you touch it. And then it's simple. The first thing you need is just to lift.
Did the chair? If the chair? If the chair doesn't get up, just leave it. If you can't get, if you can't get the chair to pick up, you can try again by just getting your hand on it and giving a pull. If you can't get... Krzesło upada. Alan próbuje je podnieść, ale krzesło nie chce wstać. Zatem Alan próbuje ponownie, ale krzesło nadal nie chce wstać, więc Alan musi odejść zapłakany w bardzo smutny, emocjonalny sposób. I chyba wiecie, do czego się to odnosi i raczej zdążyliście się już domyśleć. Krzesło to człowiek, ktoś bliski Alanowi. Człowiek upada, ale nie może już wstać. Alan próbuje mu pomóc, ale ten ktoś nie wstaje, nie reaguje, ponieważ nie żyje. Nienawidzę takich tematów. Idąc dalej w tę teorię, warto tutaj wspomnieć o Twitterze Alana, który był prowadzony mniej więcej równomiernie z kanałem, gdzie ten w jednym z wpisów opisuje to, jak postrzega smutek i czym dla niego jest. Sam opisuje go znaną nazwą Blue, przykładowo Feeling Blue, czyli najprościej mówiąc czuć się smutnym. Otóż Alan przedstawia smutek jako kolor niebieski. Krzesło również jest niebieskie. Co więcej, mówienie o niebieskim to nie była jednorazowa sytuacja w jego historii, ponieważ raz chociażby rzucił takim wpisem jak nie dostaję więcej followersów. Umrę. Po prostu umrę. I jednocześnie dodał do tego zdjęcie krzesła. Tak, czyli krócej mówiąc o Alanie wiemy już naprawdę sporo. Alan jest dorosłym, niepełnosprawnym umysłowo mężczyzną, który przez swoją chorobę postrzega siebie jako dziecko, mieszka w domu ze swoim bratem, a także najpewniej jego partnerką, którzy zajmują się nim i się nim opiekują, a brat pracuje w jakichś robotach budowlanych. Najpewniej często nie ma ich w domu, przez co Alan ma dostęp do jego narzędzi, takich jak wiertarka, które mogą być dla niego niebezpieczne, a sam Alan kręci z tego wszystkiego vlogi, a co najgorsze w tym wszystkim, stracił jakąś bliską osobę, najpewniej na swoich oczach. Sam zobaczył, jak ta osoba umiera, próbował postawić ją na nogi, uratować ją, ale nie dał rady. To sprawiło u niego wielką traumę. I teraz najpewniej za każdym razem, kiedy patrzy na niebieskie krzesło, odczuwa smutek. Odczuwa niebieski. Niebieski, czyli smutek. Krótko mówiąc o Alanie, w tym momencie wiemy już naprawdę bardzo wiele, ale wciąż wiele rzeczy pozostaje dla nas zagadką. I stąd możemy przenieść się do jednego z kolejnych filmów Alana, tym razem tego publikowanego 25 maja 2012 roku, który to według wielu jest także całkiem ważną poszlaką w całym tym lore, aczkolwiek pozwólcie, żeby jeszcze nie niszczyć całej tajemnicy związanej z tym kanałem, a wiem, że jestem w stanie to zrobić, zdradzając wam za dużo w tym momencie. Póki co przedstawię tylko połowę tego, czego dowiedzieć możemy się z tego, co za chwilę wam pokażę. Wow. Następną połowę pokażę wam już pod koniec tego filmu, wtedy zasadniczo większość zagadki zostanie rozwiązana, a wy dowiecie się naprawdę całkiem sporo. Tak więc odcinek o nazwie Jak zmyć klej Elephant Sugar. Wszystko zaczyna się od tego, że Alan podobnie jest u siebie w domu, a jego ręka jest bardzo brudna. Tak, dokładnie w Elephant Sugar Glue. Sam próbuje umyć tą rękę w jakikolwiek sposób i w pewnym momencie za jej pomocą dotyka pewnej kartki i wyrywa w niej dziurę. Z reguły jest to pusta, biała, zwykła kartka, tylko że po drugiej stronie znajduje się pewna treść, którą co jakiś czas na dosłownie parę chwil jesteśmy w stanie zobaczyć w momencie, kiedy Alan odwraca rękę i wówczas widzimy dokładnie, co jest napisane na kartce, z której wcześniej wyrwał kawałek. Tak, jest to jedna z rzeczy, które odnalazł Nightmind, czyli trochę kopalnia wiedzy o tym kanale na potrzeby tego filmu. W tłumaczeniu na polski treść kartki brzmi w ten sposób. Do domu twojej dziewczyny i jej... Przerwa? I zdajesz sobie sprawę, że nagle tego wszystkiego nie wiesz? Ona nie wiedziała? No jak się! Sprawia kobietę piękną. Przeczytałem wam to po polsku, nie ma to zbyt wiele sensu ani po polsku, ani po angielsku, ale sprawi trochę więcej za moment, ponieważ dosłownie jest to fragment wypowiedzi pewnego amerykańskiego komika, którego wątek z racji na to, jak sobie rozpisałem ten materiał, wróci trochę później. I nie, to wcale nie jest tak, jak myślicie. Ale o tym później. Po prostu zapamiętajcie ten wątek na później. To your girlfriend's house and she's covered her face in disgusting makeup and you find out that all of a sudden you don't love her anymore. It's not her fault, it's not your fault, it's actually science. See, she didn't know it at the time, but she had just destroyed that natural, luminescent quality that makes a woman beautiful.
Alan mieszka w zaniedbanym domu ze swoim bratem oraz najpewniej jego partnerką i sam rezyduje w pokoju na górze, gdzie nieczęsto jest sprawdzany albo jakkolwiek pilnowany przez całą resztę domowników. Jednak wracając do niebieskiego krzesła. Jest to przedmiot, który jest bardzo ważny dla Alana. Myślę, że kojarzy się z jego dzieciństwem. Z dzieciństwem, w którym ten cały czas dryfuje. Ludzie twierdzą, że zatrzymał się gdzieś pomiędzy 7 a 10 rokiem życia, właśnie ze względu na swoją chorobę. I być może ma to również związek z krzesłem oraz z incydentem, który właśnie z tym krzesłem się wydarzył. A jeżeli spojrzymy na kilka kolejnych materiałów poprzedzających materiał z krzesłem, to można zauważyć, że Alan go nie podniósł. Krzesło dalej leży w takim samym stanie, w jakim pozostawił je poprzednim razem. Alan po prostu nie może podnieść tej traumy, która na nim ciąży. Tak samo jak nie może podnieść krzesła z podłogi, tak samo nie może zrobić tego z traumą. W jednym z kolejnych filmów Alan zaczyna w bardzo dziwny sposób, gdzie tak jakby znajduje się obok niebieskiego przedmiotu i kiedy zaczyna o nim mówić, przerywa samemu sobie, po czym mówi dalej. Nawet zobaczcie, jak to wyglądało. Hey guys, welcome to my blue... Shoot. Hey guys, welcome to my YouTube tutorial page. Alan wręcz nie może mówić o niebieskich rzeczach, bo zdaje się, że przynoszą mu właśnie bardzo czułe wspomnienia związane z jego traumą sprzed lat. Przez następne filmy obserwujemy dalsze, bardzo podobne zachowania Alana. Wszystko zmienia się w ten sposób, że w tym filmie obserwujemy Alana demolującego pewien pokój, tylko że to nie jest jego pokój, a pokój jego brata. Nie wiadomo, co do końca tutaj w Alana wstąpiło. Ten zaczął odrywać pewne elementy sufitu i po prostu zrobił gigabałagan, zdemolował po prostu cały ten pokój. Found slats of wood and part two we're gonna learn how to dust a bed. First thing you need is a patching trowel for making patches. And second thing you need is purple can. So first thing you gotta do is find more slats of wood. Here's one slat of wood. You blow on it with the purple can. And to make a good amount of dust, you just wanna smash it up with the trowel, with the patching trowel. Okay, so it's a simple process. Once you get enough dust, you just put on the bed. Sytuację tego obserwujemy w następnym filmie, gdzie Alan stwierdza, że ktoś zablokował przed nim jego pokój i ten nie może się tam dostać. Hey YouTube, thanks for coming back to my YouTube page. Today I'll do a new tutorial what to do if you get locked out of your room. So, somebody got locked out of my room. Somebody packed up all my stuff. So first thing you gotta do is check the window. Check the bottom edge of the window and see if you can. Następnie widzimy, że ten stoi na dachu przez zasadniczo cały film i spogląda przez okno do swojego pokoju, do którego nie może wejść, a wszystko kończy się tym, że ten mamrocze coś do siebie pod nosem. Jednocześnie wypowiada słowa jak zabić. Find food. Najprościej mówiąc, z jakiegoś powodu Alan znalazł się na dachu i nie miał jak wrócić do środka. Jego pokój jest zawalony jakimiś rzeczami, a ten nie może wejść do środka, ponieważ okno jest zamknięte i jest otoczone jakimiś kratami. Alan musi siedzieć na dachu. I w tym momencie możecie już połączyć kilka kropek. Podsumujmy to na szybko. Brat Alana zajmuje się swoim bratem Alanem, ale trochę go zaniedbuje, nawet bardzo. Sam stara się zbudować nowy dom, nowe miejsce do życia, aczkolwiek ten cały czas albo zabiera jego rzeczy, albo ukrywa je gdzieś w swoim pokoju. Wiertarki, deski, kleje i tak dalej. On po prostu niszczy jego rzeczy, a ostatecznie nawet pod jego nieobecność dosłownie demoluje jego pokój, niszczy go totalnie, przez co nie tylko dokłada mu pracy, ale jednocześnie, no wiecie, jak brzmi zniszczenie komuś pokoju. Wobec czego teraz, kiedy nadarzyło się okazja, brat po prostu dał mu jasny komunikat, że ten ma odejść. Po prostu chciał się go pozbyć. I właśnie ten odcinek, kiedy Alan zostaje wyrzucony z domu, jest końcem tak jakby pierwszej ery Alan Tutorial. Następna rozpoczyna się kilka miesięcy później, kiedy Alan jest bezdomny, błąka się po różnych dziwnych miejscach i między innymi budzi się w lesie bądź przy drodze szybkiego ruchu. A skoro o tym mowa, przejdźmy już do tych filmów. Hey, tutorial heads, welcome back to my YouTube page.
On jest daleko stąd, w zupełnie innym miejscu. Tym razem jest w pobliżu jakiejś drogi szybkiego ruchu i pokazuje kolejny tutorial odnośnie tego, jak odnaleźć wodę. Okay. You dangle the water. Oh, got it, perfect. You scoop up the juice. It's super wet, you scoop it up. Whoa, you scoop it up. Okay, and then you start bringing it. Materiał został opublikowany 28 listopada 2012 roku. I zapamiętajcie tą datę, ponieważ Alana ponownie zobaczymy dopiero dwa pełne miesiące później, 28 stycznia 2013 roku. I znowu, ponownie widzimy Alana, który błąka się gdzieś, nie wie nawet gdzie jest, jest w fatalnym stanie. Pojawia się tutaj w ogóle pytanie, co on robił przez te dwa miesiące, w jaki sposób znowu jest w stanie wstawić film i przede wszystkim kto płaci mu za internet, ale dobra, może to jest tak samo jak z teorią co do klauna z Koszalina, że po prostu wstawiał zdjęcia, robił zdjęcia w lesie, a tak to z hotspota kradł i wstawiał na Instagram. I tutaj nie jestem pewien, ale czy te cegły nie są jakoś poplamione krwią w okolicy? Czy Alan właśnie zabił człowieka? Nie wiem. Ja nie chciałbym naprawdę w tym momencie wyciągać jakichś pochopnych wniosków, ale... To naprawdę wygląda, jakby Alan zrobił coś bardzo, bardzo złego, a tym bardziej nasze obawy mogą potwierdzić się w następnych filmach. W międzyczasie Alanowi udaje się publikować kolejne wpisy na Twitterze. Jest ciepło, dzięki chłopaki. Jednocześnie w jednym z kolejnych tweetów stwierdza, że ukrywa się przed kimś, że po prostu ktoś go szuka czy coś, najpewniej po włamaniu się do jakiegoś ciepłego miejsca. Akurat w tym miejscu przez zbyt długi czas to nie zostaje. Ponieważ później 9 lutego otrzymujemy kolejny tutorial od Alana. Tym razem nosi on nazwę Jak się zmienić? Można by stwierdzić, że nagranie nie ma dźwięku, aczkolwiek ma podłożoną jakąś muzykę. W tle, w jej akompaniamencie, Alan rozpala pożar. Problem w tym, że ta muzyka to wcale nie jest oryginalna ścieżka dźwiękowa filmu. YouTube sam ją podłożył z jakiegoś powodu, a podobno dużo wcześniej znajdowała się tam zupełnie inna ścieżka, gdzie faktycznie słyszymy Alana, który przedstawia kolejny tutorial, jak coś zrobić. Gdyby tego było mało, to nie ponoć, a na pewno, bo nawet w transkrypcji filmu widzimy to, co Alan miał nam do powiedzenia. Generalnie to jest właśnie ten moment, kiedy po wywaleniu Alana z jego domu zaczęło robić się naprawdę niepokojąco. Alan zaczyna wstawiać coraz dziwniejsze tweety oraz puszcza filmik na Vine, który ponownie jest nagrany na jakiejś podłodze. W związku z czym wygląda na to, że jest to jeden z jego starszych filmów, który nagrał jeszcze będąc w domu, ale wstawił go dopiero sporo później, w momencie, kiedy z tego domu został już wyrzucony. I po tych wydarzeniach Alan ponownie znika. I to na 9 miesięcy, kiedy to następnie w listopadzie 2013 roku publikuje kolejny, akurat 6-sekundowy film, który zasadniczo zbyt wiele na mnie mówi co do jego ówczesnej sytuacji. Alan po prostu znalazł się w lesie, nie wiadomo jak i nie wiadomo po co tu wstawił, ale strzelam, że aparat mu się włączył w kieszeni, więc stwierdził, że postnie to na YouTube'a swojego, nie? Także tak, kilka dni później pojawia się już pełnoprawny tutorial na jego kanale pod tytułem Jak zrobić hiszpański warkocz. Jak coś, to jest taka fryzura. Teraz macie ją na ekranie. W tym filmie Alan znów siedzi w lesie i tu właśnie tam stara się ten warkocz zapleść, ale nie z włosów, a... Co to właściwie jest? No dobra, nie z tego. Później faktycznie odnajduje jakieś włosy i zaczyna się nimi bawić. Zwróćcie uwagę na jego rękę. Alan jest... brudny. Aczkolwiek, czy zwróciliście uwagę na jeszcze jeden, bardzo istotny szczegół w tym wszystkim? Po prostu spójrzcie na to, co Alan ma przy sobie. Jego niebieskie krzesełko. To samo, które przypomina mu o jego traumie. Skąd się tam wzięło? Czemu ono tam jest? Na te pytania póki co odpowiedzi nie odnajdziemy. I teraz przejdziemy do następnego filmu, który wrzucił Alan i jeżeli dość aktywnie korzystacie z TikToka, to mogliście widzieć ten filmik całkiem niedawno, ponieważ całkiem mocno się zwiralował. It's tutorial time. So today it's time to do a YouTube. I do tego momentu to jest absolutnie najbardziej niepokojące chore gówno, jakie Alan kiedykolwiek puścił. Gościu jest w lesie, wydaje się być nagi i jest w jeszcze gorszym stanie niż kiedykolwiek. Zwróćcie uwagę na to, jak wygląda jego ręka.
Gościu nie dość, że jest brudny, to jeszcze bardzo długo, jak widać, nie obcinał paznokci. Tak naprawdę w tym miejscu pojawia się kilka pytań, m.in. jak on w ogóle zdołał puścić ten materiał następnie do internetu. No niestety na pewne pytania odpowiedzi logicznych tutaj nie odnajdziemy. W każdym razie to, co widzimy tutaj, jest po prostu straszne. Zwróćcie ponadto uwagę na to, że Alan nie jest po prostu brudny, on jest pokryty krwią na swoich rękach. Albo jemu stało się coś złego, albo Alan zrobił coś złego komuś innemu. Wcześniej, na jednym z poprzednich filmów, widzieliśmy cegły i czerwoną substancję, no czyli pokrótce najpewniej była to krew. Teraz Alan ponownie jest uwalony tą krwią. Nie wiemy, co się stało, ale możemy na ten moment się tego po prostu domyślać. Na przestrzeni tego filmu Alan zdejmuje swoją bieliznę i zapełnia nią dziurę w drzewie. I gdyby to wszystko jeszcze nie było dostatecznie niepokojące, to w pewnym momencie w oddali widzimy jego niebieskie krzesełko. I tak, miałem rację, nasze obawy tutaj potwierdzają się. No nie mówcie, że nie czujecie się zaniepokojeni, widząc Alana w takim stanie. Tutaj naprawdę musiało się coś stać, tylko no nie wiemy co, ponieważ Alan tego nie nagrał. Może, gdyby zrobił z tego tutorial, dowiedzielibyśmy się trochę więcej, ale... niestety się nie dowiedzieliśmy. Albo to w sumie nawet lepiej. I jeżeli myśleliście, że to jest już na maksa niepokojące, to jeszcze nie widzieliście następnego filmu, który Alan wrzucił, czyli Disc Tutorial. Ten moim zdaniem jest jeszcze bardziej szokujący i widzicie to już od pierwszych jego minut, ponieważ Alan znajduje się w jakimś budynku, ponownie nagi i jest jeszcze bardziej pobrudzony tą krwią. Ja nie wiem, czy mogę to puścić normalnie na YouTubie, w razie czego linka znajdziecie w opisie filmu. Alan nawet dodał komentarz do tego filmu, gdzie stwierdził, że on nawet nie powinien tego publikować. Obecna sytuacja Alana jest naprawdę przerażająca. Właśnie ta era Alana, kiedy ten błąka się po różnych miejscach, po lasach i tak dalej, myślę, że jest taką drugą, najbardziej ekstremalną erą w całej jego historii. Teraz przechodzimy do ery trzeciej, gdzie Alan najpewniej został przez kogoś porwany i zamknięty w pokoju, który przypomina zwykły pokój w jakimś szpitalu bądź szpitalu psychiatrycznym. Już za chwilę zobaczycie trochę więcej. Ale ciekawe, coś dzieje się 5 dni później, kiedy Alan publikuje film ze szpitala. W sensie jest czysty, jest ubrany, jest w dobrym stanie i znajduje się w takim bardzo gładkim pomieszczeniu. Wydaje się być tutaj pacjentem szpitala, najpewniej psychiatrycznego. W jego pokoju znajduje się czerwony stolik, taki typowo dla dziecka, na którym położone jest kilka przedmiotów, z którymi Alan następnie próbuje zrobić tutorial. Dwa dni później Alan publikuje kolejny filmik z tego samego pomieszczenia, gdzie ponownie próbuje zrobić ten tutorial, ale znów tego nie robi. Ponadto kontekst tego filmu jest jakiś taki dziwny. Po necie krążą teorie, że jest to właśnie ten moment, gdzie Alan próbuje na siłę pokazać, że jest szczęśliwy, ale jednak nie jest. Niedługo później pojawia się kolejny materiał, który ponownie jest z tego samego pomieszczenia i tym razem na jego stoliku znalazło się kilka nowych itemków. I tutaj Alan jest już dość mocno podkurzony i stwierdza, że więcej tutoriali robić już nie będzie. Jednocześnie postanawia obrać zupełnie nową drogę swojej kariery internetowej. Od teraz będzie to newsowy kanał Commentary. Mniej więcej w tym samym czasie publikuje także tweeta, gdzie mówi: siema! Źródła mówią, że tutoriale są po prostu bardzo głupie i złe i ludzie nienawidzą tutoriali. Hashtag Alan News. Zwróćcie ponadto uwagę na to, że tym razem na stoliczku znajduje się niebieska farba, którą Alan rozlewa. Jest to dosyć ważne, ponieważ w następnym filmiku nie dość, że dotrzymał słowa i robi Alan News, mianowicie po prostu czyta gazetę, którą ma, to jednocześnie pomalował czerwony stolik na niebieski kolor i jest już zasadniczo praktycznie w pełni pomalowany. I przez następne kilka filmów on cały czas kontynuuje swój pomysł w robieniu newsów. Raz ma te newsy, raz tych newsów nie ma, o czym także mówi na filmach, a jednocześnie obserwujemy, jak jego stolik jest malowany coraz bardziej, aż w końcu staje się w pełni niebieski. W kolejnych filmach obserwujemy, jak chociażby Alan na podłodze maluje niebieskie krzesełko lub dostaje dolara, z czego jest bardzo podekscytowany, następnie otrzymuje 2 dolary i coraz bardziej gubi się z tym, co chciałby robić, a czego nie chciałby robić. Między innymi widzimy, jak bardzo zmaga się sam ze sobą. Z jednej strony mówi, że będzie nagrywał tutorial, ale chwilę później poprawia sam siebie, mówiąc, że to wiadomości, news. Koniec końców niedługo później wstawia film, gdzie stwierdza, że zrobi już tutorial, chce zbudować terrarium, jednocześnie grozi swoim widzom, że popełni samobójstwo, jeżeli nie będzie miał 1000 subskrypcji za 2 dni. Oczywiście ostatecznie go nie popełnia i w ten sposób ten kanał wygląda przez całkiem długi czas. Alan siedzi w psychiatryku, najpewniej, i cały czas zmaga się sam ze sobą.
Jednocześnie zza drzwi cały czas otrzymuje pieniądze i składa z nich ludzika z dolarów. Przez następny czas będzie z tym gościem dolarkowym gadał. Jednocześnie oferuje mu zrobienie z nim sub za sub. W następnym filmie pokazuje, jak oglądać filmiki na YouTube w jakości 720p, aczkolwiek przez przypadek odpala się jego film związany z terrarium, który jednak jest mocno zniekształcony i Alanowi nie do końca się to podoba. I pozwólcie, że może nie będziemy aż tak głęboko w to wchodzić, ponieważ robi się z tego całkiem spory labirynt, rzućmy okiem na to, co w tamtym czasie Alan zapostował na Twitterze. Otóż tam pojawił się post stworzony z emotek i teraz szybko wam go wyjaśnię. Kamera to robienie przez niego tutoriali w domu. Drzewo to jego zgubienie się w lesie. Następnie mamy furgonetkę, która symbolizuje jego porwanie według niektórych. Następnie ląduje w pokoju za zamkniętymi drzwiami. Potem rozpoczyna serię z newsów, zamiast dalej robić tutoriale. Alan podnosi rękę, zaczyna płakać, aczkolwiek otrzymuje pieniądze, przez co jest szczęśliwy, aczkolwiek nie na długo i znów zaczyna płakać. Następnie Alan staje się zdenerwowany, czas zaczyna płynąć bardzo wolno, a następnie ogień. Dochodzi do pożaru. Emotek ognia jest tutaj bardzo dużo, a na samym końcu widzimy emotkę idącego ziomka, którym najpewniej jest Alan, który teraz próbuje uciec, najpewniej stamtąd. Wróćmy natomiast do jego trochę dalszych filmów. W kolejnych widzimy chociażby ludzika z dolarów w pewnym okręgu, jakby Alan go czcił. W następnym filmie stwierdza, że jest najlepszy, jeżeli chodzi o tutoriale na YouTube, więc robi tutorial o tym, jak korzystać z jego ręki, po czym otwiera pudło, które znalazło się na stoliku, gdzie są drewniane młotki, którymi następnie zaczyna demolować swój pokój. Jednocześnie twierdza, że dla niego tutoriale są takimi cheat code'ami w życiu i że cheat code'ów używasz, kiedy ktoś nie chce cię skądś wypuścić. Alan wpadł w dosłowny szał i to jest koniec jednej z kolejnych er na jego kanale. Możemy tutaj obserwować, jak ten znajduje się w pewnym miejscu, początkowo nazywałem to psychiatrykiem. Ale to niekoniecznie musi tym psychiatrykiem być. Ludzie twierdzą, że najpewniej ktoś go porwał i tutaj usadził. Ja niekoniecznie muszę tak sądzić. Możliwe, że to jest właśnie swoisty psychiatryk czy coś. Aczkolwiek ciężko to jakkolwiek sklasyfikować. Ponownie Alan zaczyna w bardzo czysty sposób, a kończy w mocnym syfie, samemu będąc bardzo brudnym. I to jest ostatni raz, kiedy widzimy Alana przez pewien czas. Materiał ten pochodzi z 31 marca 2014 roku. Następnym razem Alana zobaczymy dopiero 17 października. W 7-sekundowym filmie, kiedy ten ponownie znajduje się w jakimś pustostanie. Jeżeli kiedykolwiek robiliście urbexa w Polsce i byliście w czymś, co wydaje się być opuszczone, to jest właśnie tego typu pomieszczenie. No i właśnie w tym momencie, moim zdaniem, kończy się trzecia era kanału Alana, kiedy ten znajdował się właśnie w tym w miarę normalnie wyglądającym pokoju. Najpewniej był przez kogoś porwany, ale to jest w sumie tylko teoria. Później z czasem zaczynał go demolować, podobnie jak zresztą zrobił w domu. I teraz przechodzimy do czwartej ery, kiedy tak, Alan nadal znajduje się w tym pokoju, tylko z tą różnicą, że teraz jest tam po prostu, no, rozpierdol, z racji braku lepszego słowa. Alan nabrudził tam strasznie, jest tam straszny syf, aż się ciężko na to po prostu patrzy. I tam dochodzi także do kilku naprawdę szokujących rzeczy. Materiał trwa 7 sekund, w porywach to 8. Następny pojawia się 4 dni później. I ponownie widzimy Alana siedzącego w totalnym syfie w swoim pokoju. Smacznego, jeżeli teraz to zjecie. Co to w ogóle było? No w sumie ciężko stwierdzić w tym momencie, ale czy to nie jest jakiś człowiek, którego Alan związał i nie wiem, co z nim zrobił, ale widać, że bardzo cierpi z powodu, że tam się znalazł. To jest takie okropne, co się dzieje tutaj z czasem. I następny film, który Alan puści, w sumie puścił, jest póki co chyba ogólnie jego ostatni. Został wrzucony 12 grudnia 2014 roku. Jego tytuł to Tutorial. Wiecie, tutorial to jest tak, jak powinno być, ale on zamienił I z R. Tak powstała moja nazwa. X radną. Alan cały czas jest zamknięty w tym obskurnym, bardzo brudnym pokoju. Co więcej, znajduje się tam właśnie z kimś. To, co widzieliśmy w poprzednim filmie, to był jakiś człowiek. On jest związany, nie wiadomo, co Alan mu zrobił, ale nic dobrego na pewno z nim się nie stało. Widzimy, w jakim jest stanie. Ostatecznie Alanowi w tym filmie udaje się przebić przez ścianę i uciec swoim porywaczom. Alan jest wolny i już nigdy więcej nie zapostował jakiegokolwiek nowego filmu.
zdaję sobie sprawę. Bez mojej narracji w tym filmie i bez kminienia, co może co oznaczać, cały kanał Alana może wydawać się zupełnym bełkotem i zbiorem jakichś głupich filmów. Najpewniej, nie wiem, gdybyś pokazał ten film swoim rodzicom lub dziadkom, ogólnie cały kanał, to pewnie ich zdanie na temat internetu by się utrzymało. I najpewniej w tym momencie, po obejrzeniu tego, co przedstawiłem dotychczas w tym filmie, bardzo wielu z was sądzi w podobny sposób. I w sumie sam też bym sądził, gdybym nie przekopał się przez dużą część internetu i nie wykminił, o co tutaj tak ostatecznie chodzi. Zatem podsumujmy to, co obserwowaliśmy przez te wszystkie lata na tym kanale. Zaczynaliśmy od Alana, czyli niepełnosprawnego umysłowo mężczyzny, który przez swoją chorobę psychicznie zatrzymał się gdzieś pomiędzy 7 a 10 rokiem życia. Wówczas Alan mieszkał w zaniedbanym domu ze swoim bratem oraz jego partnerką, którzy nie do końca się nim zajmowali. Alan zajmował pokój na górze domu, gdzie to wstawiał tutoriale na swój kanał na YouTube. Między innymi podkradał różne przyrządy swojego brata, między innymi służące do budowy, przy której ten pracował. Między innymi Alan podbierał mu wiertarki, dykty, deski, całą resztę. Bawił się bardzo niebezpiecznymi rzeczami, bo chciał pokazać, jak coś zrobić. Jednocześnie dowiadujemy się, że jego tata był w wojsku. Nie wiemy, co dokładnie się z nim stało, aczkolwiek Alan ma również traumę związaną z niebieskim kolorem, a przede wszystkim z niebieskim krzesełkiem, i kojarzy mu się ono ze śmiercią kogoś bliskiego, której najpewniej Alan doświadczył i był przy tym. To się wydarzyło na jego oczach, ponieważ sam starał się podnieść tę osobę, ale nie zdołał nic zrobić. To odcisnęło na nim spore piętno. Niedługo później Alan w przypływie złości najpewniej czy czegokolwiek zdemolował pokój swojego brata, przez co ten, kiedy nadarzyła się okazja, zamknął go na dachu, żeby ten nie mógł jakkolwiek wbić ponownie do swojego domu. Alan został z tego domu wyrzucony, następnie po wielu miesiącach odezwał się ponownie, kiedy był zagubiony gdzieś w lesie, rezydował w różnych pustostanach, bywał w bardzo dziwnych miejscach, a jednocześnie być może zrobił coś złego, być może zabił kogoś, ponieważ na przestrzeni tego roku, kiedy Alan był na zewnątrz bezdomnym, nie dość, że bardzo się zaniedbał, oczywiście, to był też pokryty krwią na praktycznie całym ciele, przez co z jego rąk mogło faktycznie dojść do jakichś tragedii. Następnie najpewniej Alan został porwany i zamknięty w pokoju przypominającym szpitalny pokój ze szpitala psychiatrycznego. Tam Alan rezydował przez bardzo długi czas, ostatecznie nie udało mu się wydostać z tego pokoju. Zrobił tam straszny bałagan, straszny syf, jednocześnie miał tam kogoś związanego, jakby swoją ofiarę, być może to był jeden z porywaczy, ale ostatecznie Alanowi udało się stamtąd uciec i od tamtego momentu nigdy więcej nie opublikował żadnego filmu na swoim kanale. I tutaj pojawia się kilka pytań, przede wszystkim wiem, że na pewno sobie je zadajecie, czy to wszystko naprawdę się wydarzyło? Wiecie co, w tej sytuacji muszę was uspokoić, ponieważ to tylko albo aż internet. Nie wiem, czy pamiętacie, ale mniej więcej po środku tego filmu wspomniałem o pewnym wątku, którego pokazałem wam zaledwie połowę, a drugą połowę miałem pokazać teraz po zakończeniu materiału. I tak, to nie był przypadek. Kawałek skryptu, który wówczas Alan przypadkowo wyrwał z tej kartki, sporo później, dokładniej w 2013 roku, pojawił się w materiale na Adult Swim z pewnego programu. Mianowicie było to Live Forever As You Are With Alan Resnick. Alan Resnick. Kim jest ten kolo? Otóż jest to amerykański komik, artysta wizualny, filmowiec oraz autor kilku programów, między innymi Alan Tutorial. Więc od razu tak mogę to wszystko obalić. Alan Tutorial to nie jest historia, która wydarzyła się naprawdę. Jest to projekt artystyczny stworzony przez Alana Resnicka. Aczkolwiek tutaj sięga to trochę głębiej, ponieważ całe Alan Tutorial jest trochę komentarzem Alana Resnicka odnośnie YouTube'a, jego społeczności, nas widzów oraz nas twórców. Jednocześnie przedstawia to zmagania artysty. Otóż spójrzcie na to w ten sposób. Na początku Alan publikuje różne tutoriale, które nie są najlepszej jakości i dotyczą wielu trochę wykluczających się tematów. Wiecie, na YouTubie masz pełno kanałów z tutorialami. Każdy z nich dotyczy trochę innej niszy. Gotowanie, sprzęt elektroniczny, YouTube, hardkorowe, estetyczne treningi na siłowni. Alan, jako niedojrzałe dziecko, zachłysnąwszy się tym wszystkim, naśladuje wszystko to, co widział w internecie i stara się to zrobić samodzielnie, jednocześnie nie trafiając w żadne z miejsc, w które powinien trafić swoim tutorialem. Zasadniczo
osoba X oglądająca tutorial Alana będzie jeszcze bardziej nie ogarniać jakiegoś tematu po obejrzeniu jego filmu, niż nie ogarniała przed jego obejrzeniem. Jeżeli w 2015-16 roku, podobnie jak ja, próbowaliście nagrywać amatorskie filmy na YouTube, nagrywając tablet telefonem, albo za pomocą telefonu nagrywając grę na kompie, to chyba wiecie, o co tutaj chodzi. Jakby wiecie, o co chodzi, Alan najpierw nagrywa jedną rzecz, po czym widzi inny popularny temat i rusza do tamtego tematu. Jednocześnie w żadnym z nich nie robi niczego dobrego. Alan stara się być specjalistą w każdej branży, ale w żadnej mu to nie wychodzi. Ktokolwiek powiedział, że jestem zmuszany do robienia tutoriali, wbrew mojej woli, nie, nie jestem. Hashtag przestań, hashtag like, hashtag subuj, hashtag pomóż mi, hashtag tutorial. Jak mnie mam dalej, coraz bardziej popada w szaleństwo tego wszystkiego. Z jednej strony chcę robić tutoriale dalej, ale z drugiej wykańcza go to psychicznie, przez co ten jest w coraz gorszych momentach swojego życia. I tak bije się z tym przez wiele, wiele lat, aczkolwiek ostatecznie po prostu ucieka z całej YouTube'owej sceny i udaje mu się żyć szczęśliwie dalej, po czym już nigdy więcej na YouTube'a nie wraca. Szczerze, jest to trochę ciężka w interpretacji fabuła. W sensie po prostu, masz tu bardzo dużo rzeczy, które się wzajemnie wykluczają, wiele różnych interpretacji tego, co tu widzimy. Generalnie ciężko jest znaleźć jakąś ostateczną, dobrą wersję, która wytłumaczyłaby całą tę historię. Każdy będzie miał jakąś swoją własną interpretację. Trochę jak z FNAF-em, ale tam mieliśmy przynajmniej jakieś większe poszlaki. Tutaj faktycznie jakieś są, ale jednak to jest projekt artystyczny. A tutaj nie wiadomo, w którą stronę iść. Jeżeli ciekawiłoby was, co teraz robi Alan, to dalej udziela się w internecie i na przykład kręci vlogi ze swojego życia. Generalnie można uznać, że Alan Tutorial to był jego wielki projekt, którego jednak już nie kontynuuje. No i w sumie to by było na tyle, jakby kumam, co teraz możecie czuć. Ponieważ sam niegdyś często oglądałem youtuberów, którzy wyjaśniają jakieś ARG, czy na przykład Klauna z Koszalina, i na koniec okazuje się, że to przecież nie było nic strasznego, tylko kuźwa projekt artystyczny. Kumam wasz zawód. No tak bywa, ale myślę, że lepiej, żeby bywało tak, żeby nikt na przykład nie musiał spotkać w swoim życiu tego, co spotkał Alan, i nie musiał dzielić się w tym w internecie. Alan Tutorial to historia najpewniej fikcyjna i akurat bardzo, bardzo dobrze z tego względu. No, jak widzicie, to, co znalazło się w tym odcinku, było naprawdę bardzo, bardzo mocne, ale szczerze, brakowało mi nagrywania takich filmów i cieszę się, że wreszcie mogłem do tego wrócić. Mam nadzieję, że takich materiałów będzie pojawiło się więcej w przyszłości. Dzięki, że tak bardzo spamowaliście mi, żebym nagrał o tym film, i przepraszam, że tak długo tego nie robiłem. Ostatecznie cieszę się, że o tym nagrałem, bo to było bardzo ciekawe. My słyszymy się wkrótce, trzymajcie się, miłego dzionka, siemanko, cześć!